Krzysztofowi Kubarze przyszło dzisiaj rywalizować w nietypowym pojedynku z kibicem, który wygrał plebiscyt. Panie Krzysiu, jak zaprezentował się Kamil, nasz laureat? Myślę, że chyba pracował wcześniej, żeby się dobrze przygotować do tego spotkania. Wyglądał fizycznie, można powiedzieć, dobrze. Na pewno końcówka już była wyczerpująca. Długo trening nie trwał, ale na pewno, gdy będzie trenował częściej, kondycja i umiejętności pójdą do góry. Więc na pewno myślę, że to było dla niego fajne doświadczenie i fajny trening, który mógł odbyć razem ze mną. Widziałem, że na obwodzie może był troszeczkę słabszy, ale za to pod koszem no siła Kamila. No na pewno tak, warunki fizyczne ma bardziej na grę pod koszem. Myślę, że wiem, że wyjeżdża na mistrzostwa kibiców i może mogą nasi kibice przywieźć do Wrocławka zwycięstwo. Koniec, panie Krzysiu, poczynając po Kamilu, bo tacy kibice chyba mają pojęcie o grze w kosza. No na pewno mają i mam nadzieję, że udowodnią to w Ancucie i przyjadą w dobrych humorach. Kamil, miałeś szansę spotkać się oko w oko z Krzysztofem Szubardą, najlepszym polskim rozgrywającym, no przynajmniej jednym z najlepszych. Jak twoje wrażenia z tego spotkania? No tak jak to Krzysiu przy tym powiedział, było to dla mnie bardzo duże doświadczenie. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się wygrać ten konkurs. Fajnie, że coś takiego w ogóle robicie, takie konkursy, mam nadzieję, że będzie takich więcej. I każdy wrocławski kibic będzie miał okazję spotkać się sam na sam z tak dobrym zawodnikiem jak Krzysiu, a nie tylko.